nie byłby żadnym problemem dla Nety. To absolutnie by rywalki pokonało i to jestem święcie przekonany, że jest potężnym zapasem. Przecież ona biega, niedawno biegała w czasie poniżej 55 sekund. Też rekord świata właśnie na tym poziomie ustanowiła. Dokładnie, Aneta Lemierz ma. Jej rekord świata w kategorii W40 wynosi 54 sekundy i 63 setne. Został ustanowiony w Spale 5 lutego ubiegłego roku. Z kolei teraz w kategorii W35 będziemy mieli bodajże Weronikę Ilczuk, bo już ją widzę na torze numer 4. Jednej z rywalek chyba brakuje, a nie. Są w komplecie, to jest ta Greczynka, która tutaj powinna być piekielnie szybka. Ona się wczoraj znakomicie prezentowała na tym dystansie. Będzie to ostatni bieg pani na tym dystansie. Only six, Adrianna Ferra from Greece. Lane Fine, Stacy Downey from Great Britain and Northern Ireland. Only four, Veronika Ilczuk from Poland. Lane three, Evelyn Ortiz from Chile. Sofia Downey on lane 2, representing of United States of America, and on lane 1, Lucy Membrado from France. Tak przedstawia się skład tego finału. Polka pobiegnie po torze czwartym. Przynajmniej na pierwszym okrążeniu, później panie po zejściu z długiego łuku biegną przy wewnętrznej krawędzi. Trzymamy kciuki za Polkę. Tutaj zdecydowaną faworytką jest ta Greczynka. Chociaż i Brytyjko ładnie startowała. Po drugim torze też mocno biegnie Amerykanka. Teraz zobaczymy, jak będzie to wyglądało tutaj po zejściu z długiego łuku. No tak, Greczynka już z bardzo znaczną przewagą. A Weronika Ilczuk, bo tutaj trzymamy kciuki za medal, wcale nie jest daleko za Brytyjką, wprost przeciwnie. Już prawie depcze jej po piętach. To jest bardzo dobra pozycja do ataku. Miejmy nadzieję, że ten atak okaże się skuteczny. No znakomicie. Greczynka pięknie biega.
55-68, to czas wyciąż czyni. Weronika Ilczuk nie dała rady wysporować się na drugie miejsce, ale kończy te zmagania z brązowym medalem. First place Adriana Fera from Greece, second place silver medal Stacey Downey from Great Britain and Northern Ireland, and bronze medal goes to Weronika Ilczuk from Poland. Tak jak widzimy, 22 setne sekundy zabrakły Polce do pokonania, czy w zasadzie wyrównania wyniku, można powiedzieć. Stacey Downey, wydawało się, że ona może ją wyprzedzić, ale jednak Brytyjka utrzymała tę drugą pozycję. Ale cieszymy się bardzo, bo to jest kolejny krążek, na pewno cieszy się Weronika, bo to, jakby nie patrzeć, medal Mistrzostw Świata. Adriana Fera tutaj była poza zasięgiem zupełnie. My tymczasem już niebawem przeniesiemy się do rywalizacji panów. Oni rozpoczną swoje zmagania na tym dystansie. Za chwilę powinni się pojawić tutaj panowie z kategorii M90. I bodajże M95. No i później będziemy do godziny mniej więcej 19:30 zmierzali w stronę tych najpóźniej urodzonych, czyli kategorii M40 i M35. Andrea Fera, please.